Niektóre jego decyzje podejmowane, zwłaszcza od kiedy zaczął pracować w PZPN-ie, najpierw z młodzieżówką, a teraz z pierwszą reprezentacją, troszkę mnie zaskakują po prostu. Ja nie potrafię ich zrozumieć i nie wiem, o co mu chodzi. I mi się wydaje, że on na siłę usiłuje być oryginalny, że mu się wydaje, że on wie lepiej niż inni. Że jak nikt wcześniej nie zwrócił uwagę na PD, na przykład, on go miał w swojej młodzieżówce, nie? Tak. To on pokaże wszystkim, że a, proszę bardzo, A, to o to chodzi, tak? mam tu takiego zawodnika, zobaczycie, co ja z niego zrobię. No i zagrał PD w 3 meczach i już nie gra. Ty Nie wiem, zarzuciłeś mu, że ja za ciągle. duże ego chyba, nie ma? No, ja myślę, że on ma, tak. O, jego to nie uwiera. Trener tysiąclecia, Kazimierz Górski, powiedział o nim biały Pele. I nie pomyślał tutaj ani o Włodzimierzu Lubańskim, ani o Kazimierzu Dejnie, ani o Zbigniewie Bońku. Pomyślał, powiedział o redaktorze Stefanie Szczepku. Cześć Stefan. Lepiej ci nie mogę przedstawić. Biały Pele z Falenicy, czyli Nestor dziennikarzy piszących o piłce, tylko się nie obraź. W pięknym wieku, w pięknej formie. No i jak to było z tym białym Pele? Ale co się mam obrażać? Od razu... Twój wstęp od razu mówi mi, że to nie będzie poważna rozmowa. Nie może być, jeśli tak zaczynamy. No ale Słuchaj. Elementy powagi będą. Ale poza tym no, za długo się znamy, żeby tutaj tak jeszcze. No dobra, nie, no z tym to było trochę tak śmiesznie, bądźmy szczerzy, no bo ja tam grałem w piłkę gdzieś na poziomie A klasy. No i nigdy się wyżej nie przebiłem i miałem świadomość, że to nie nastąpi, bo miałem nie dość talentu. Ale rzeczywiście ja się wyróżniałem tym, że potrafiłem podbić piłkę, żeby nie spadła wszystkimi częściami ciała, z rzęsami włącznie, tam powiedzmy sobie 3000 razy, a mógłbym więcej, tylko że potem to już plama skacze, to już nie. Aha. No i to było tak, że jak rozgrywaliśmy rozmaite takie mecze, często właśnie naszym trenerem był pan Kazimierz Górski, a mecze, no to... Różne dziennikarze, zawsze wzmocnione jakimiś gwiazdami, dawnymi gwiazdami piłki, czy w ogóle gwiazdami sportu, w rodzaju tam Władek Komar, Tadek Ślusarski, no dużo tego było. I ja zawsze robiłem takie numery, i akurat twoje pytanie dotyczy takiej konkretnej sytuacji, kiedyś w Rykach graliśmy. Andrzej Kostyra, No to tak, to wiadomo, no jego to. matecznik. No to tak, także graliśmy w taką drużyną gwiazd, powiedziałbym. Przeciwko oldboyom drużyny LZS Ryki. I ja, no, całe miasto przyszło oczywiście, 3000 ludzi na trybunach, jeśli tam się tyle mieści w ogóle, na jednej trybunie, bo z drugiej to były stawy rybne i tam jak się grało na czas, to się kopało piłkę w te stawy. To nie w takich meczach pokazowych, ale ja tam kiedyś grałem jeszcze. W drużynie Falenicy, to tam się kopało piłkę w stawy, ponieważ oni mieli jedną piłkę, tak jak wszyscy wtedy w latach 60. i nim ktoś popłynął łódką po tę piłkę, to już parę minut minęło, wiesz, a tam sędziowie tak nie doliczali jak dawniej. No i tutaj ja też zrobiłem taki pokaz żonglerki przed tym meczem, przed tą trybuną. No więc tam pewnie każdy myślał, że jakiś przyjechał artysta z Ameryki Południowej, bo rzeczywiście, ten, co tu dużo gadać, no... A miałeś rekord Nie, pod... nie było tak źle. No i no, przychodzi, wiesz, do ustalania składu w szatni, no i pan Kazimierz wymienia jedenastkę, a mnie tam nie ma. A Robert Gadocha mówi, pan Kazimierzu, a Stefan? A pan Kazimierz w swoim stylu mówi, Stefanek to jest biały Pele, ale na rozgrzewce. I tak to się przyjęło. Poznał się na I tobie. potem, nie, no zdecydowanie dla mnie to był kolejny dowód na to, że pan Kazimierz znał się na piłce, bo to wiesz, Oj, znam się. umiejętność podbijania piłki, a umiejętność gry w piłkę to są dwie różne rzeczy. To zgadza się. Chomątek nigdy nie został wielkim piłkarzem, Ale robił wrażenie każdy. ale robił wrażenie. Dlatego mnie potem pan Kazimierz, jak mi wpisywał jakieś dedykacje do książek tam, czy gdzieś, to zawsze podpisywał Stefankowi, czy panu Stefanowi w nawiasie Biały Pele. Ja bym Fajne, tutaj i tak zostało. sympatyczne po prostu, no. Słuchaj, ale twój brat na przykład, świętej pamięci, przebił się jednak do juniorów Legii. Nie. To Tak inaczej wysoko nie było. zaszedł? Zaszedł, nie, ale to nie to było, nie tak, że on się przebił. On po prostu, rzeczywiście Janek grał w drużynie juniorów Legii, która w 1962 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski.
to tam w drużynie był Wiesiek Korzeniowski, Waldek Obrębski, a w bramce grał Zbyszek Kaliński. Czyli to była nie, no, no, po prostu bardzo dobra drużyna. Janek tam grał. Ale trudno powiedzieć, że się przebił. No, w jakimś sensie na poziomie tego juniora tak. Natomiast to mówię, to jest rok 62. On w tym samym roku dostaje się na studia na historię na Uniwerku i rzuca piłkę w wieku lat 18. O. Mimo, że już miał no, do pierwszej Legii by się pewnie nie przebił, ale już miał grać w Lotniku. Lotnik był w trzeciej lidze, no bo to był wtedy klub taki, powiedziałbym, satelicki w stosunku do Legii. No ale przestał przychodzić na treningi. No i kiedyś pułkownik Korol, znany nam, legenda Legii, wziął go i mówił mu, ty się szczepu jak zastanów. No albo piłka, albo studia. No a mój brat wybrał studia, zupełnie też bez sensu, ale studia skończył, był asystentem na Uniwersytecie. Ale nigdzie, potem już grał już tylko w Falenicy, bo i bez treningu był najlepszy. No. Chociaż w Falenicy to byli tacy piłkarze, Leszek Łopaciński, Marek Poradecki, po prostu takie talenty się w głowie nie mieści. I tam talenty dziennikarskie też. Ty, Andrzej Janisz, stamtąd pochodzisz. No tak, to prawda. Andrzej Janisz grał też. W powiedzeniu któregoś z twoich trenerów powiedział, Stefan, nie gniewaj się, ale ty jesteś wzrost siedzącego psa, więc raczej nie zrobisz kariery w piłce. To było wtedy coś... Nie. Prawdę mówiąc, tego mi nikt nie powiedział i nie musiał mówić, bo ja byłem świadomy. Ale wiesz, to nie, wzrost mnie nie upośledzał, broń Boże. Bo jednak mówimy o latach 60., czy tam początku 70., to... Ty się był niższy od ciebie. Ja byłem, no ja mniej więcej to samo. Ja byłem nigdy nie byłem wysoki, to się już raczej nie zmieni, ale też nie wyróżniałem się niskim wzrostem. Okay. Natomiast jest jasne, że jeśli ktoś miał takie warunki fizyczne jak ja, czyli był niski i jeszcze szczupły, bo kiedyś byłem szczupły, no to żeby wykazać swoją wyższość nad przeciwnikami, musisz być świetny technicznie i byłem, okej, ale musisz być szybki. A ja nie byłem za szybki. A, widzisz. Jednak no, jak się popatrzyło na Brychczego, no w końcu no, Brychczy był mojego wzrostu, ja z nim zresztą no, grałem też. I no ale wiesz, nim się człowiek odwrócił, no to już Brychczego nie było. I wszyscy o tym wiedzieli, co on robi z piłką, ale nikt nie był w stanie temu zapobiec. Ale na czym to polegało? To znaczy, wolałeś pieścić piłkę, dublować, dyskować. To nie chodziło o to, że nie masz startu, zrywu takiego, nie? No też, ale to też. Ale prawdę mówiąc, ja troszkę komplikowałem grę, bo ja nie lubiłem pozbywać się piłki. A to było w czasach, kiedy na świecie panowała moda na futbol brazylijski, a ja jestem właśnie ze szkoły brazylijskiej. Z kościoła brazylijskiego. Krótko mówiąc, ja pamiętam czasy, kiedy w piłkę wygrywali nie ci, którzy byli więksi, silniejsi i bardziej nafaszerowani nie wiadomo czym, tylko którzy byli znakomici technicznie, bardzo szybcy, bardzo sprawni i mieli pomysły i robili coś, czego przeciwnik nie był w stanie przewidzieć. I tak grała Brazylia. I na to się patrzyło. A przecież tam najwyższy facet w Brazylii, nawet powiedzmy sobie Brazylia 58 rok, to tam no, Pele to miał 1,72 m raptem. Tak, najwyższy. No. I nawet i był jednym z wyższych. No. To, no, Garrincha był na pewno niższy. No Garrincha, tak. Garrincha miał 1,69 m, no, ale wiesz, no, czasy się zmieniły, ale jak widać też szczęśliwie tak jest, że po takim okresie, którym dominowali Niemcy, kiedy oni Nerdowcy stawiali... zwłaszcza. Nie tylko. No. Kiedy oni stawiali na wzrost i na wagę. Mhm. Nie tylko, bo wiesz, drużyna Beckenbauera z Meksyku w 86 była podobnie. Tam Kaltz, Briegel, wiesz, tak. To wszystko to były takie chłopy, wiesz, no to oni byli świetnie przygotowani, no ale troszkę tacy, nie powiem, że oni byli źli technicznie, no ale żadnego polotu tam nie było. No, i tej miękkości ruchów też no nie tak, było. Tak, ale dojechali do wicemistrza świata. Ale właśnie, bo i wtedy, ale, no to, ale tego się nie dało oglądać. Natomiast no jak popatrzysz dzisiaj na piłkę, no to jednak ten Messi przy swoich mizernych warunkach fizycznych, dzięki tym cechom, o których ja mówię, jakiś nieprawdopodobny talent, zryw, technika i tak dalej, on jest wciąż najlepszy na świecie. Zmieniają się czasy, a okazuje się, że ta technika w sumie decyduje jednak. Bo piłka jest demokratyczna. I to jest cudowne. Bo piłka to jest gra dla... Bo wiesz, bo Cristiano Ronaldo, którego szanuję, tak, kiedy patrzę na niego, to za kilka lat, jak trzeba będzie grać w Old Boyach, to on się tam być może nawet nie będzie wyróżnił, ponieważ on już nie będzie taki szybki, a to jest jego podstawowym atutem, ten start. A Messi będzie.
jak popatrzysz na drużyny Old Boyów, tu u nas w Polsce, prawda, dużo ich jest, to tam nie grają ci, którzy byli szybcy za młodu, tylko ci, którzy byli technicznie dobrzy. Bo wiesz, szybkość mija, a technika zostaje. Ale powiedz... Weź Darka Dźwigałę, który tam gdzieś bryluje, a nie tylko on, no. O, Darek Dźwiga, fenomenalny strzał z dystansu. Czy Darek Dziekanowski, no, to wiadomo. No. Stefana, powiedz, długo żałowałeś, że nie zostałeś piłkarzem? Czy rzeczywiście przyszło u ciebie to takie nagle płynne? Nie, idę na uniwersytet, robię studia dziennikarskie i Nie. Słuchaj, to u mnie, ja nigdy nie miałem złudzeń, że nie będę dobrym piłkarzem. Znaczy, nie miałem złudzeń. Ja wiedziałem, że nie, że mam jakieś tam ograniczenia. I to nie było moim marzeniem. Moim marzeniem spełnionym było grać w piłkę. Natomiast nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że ja nie zrobię kariery. No bo za mało umiałem, bo nie miałem takiego talentu. Ja pamiętam, jako młody czytelnik, a ty młody redaktor, strzelałeś karne samemu Jankowi Tomaszewskiemu. Były zakłady, prawda? Gdzieś to opisane w tygodniku Piłka Nożna albo w Sztandarze. Przegrałem ten zakład. Przegrałeś to, tak? Janek złapał ci parę karnych? Znaczy, nie, on mi powiedział, pamiętam, że to było na zgrupowaniu kadr w 75 roku w Kamieniu przed meczem z Holandią. Innym 4-1. Tak. No wtedy w ogóle były inne czasy, no bo dziennikarze mogli brać udział w treningach, prawie że czynny. Znaczy mnie pan Kazimierz dopuszczał. Ja przed mistrzostwami, przed igrzyskami w Montrealu przeszedłem z kadrą tygodniowy cykl. Co, brałeś korki, strój? Tak. I jak ktoś nie miał pary, to ja grałem. To ja byłem przy ćwiczeniu. No tak, miałeś 27 lat. Powiedz. Ale to jeszcze tak z gmochem było. Przecież jak Polacy grali z Węgrami na NEP Stadionie, ja pytam gmocha, czy mogę wziąć korki. Weź. Debiut Adama na Wałku. Tak, no ale właśnie o to chodzi. No i na dzień przed meczem, jak był trening, gmoch mi pozwolił wyjść na ten trening i mówi, słuchaj, tu jest taki, jest 17 zawodników, jeden nie ma pary. To będziesz ćwiczył z tym najmłodszym. No i tym najmłodszym był Adaś Nawałka. Prowadzałeś go do kadry. No, można, mało tego, następnego dnia wszedł na boisko i w pierwszej minucie gry strzelił bramkę. Już potem nigdy nie strzelił. No ale... Tak. Także wiesz, to są takie... Po prostu, no i wtedy z tym Jankiem Tomaszewskim było tak, że on mi powiedział też, bo oczywiście po treningu. Ja mówię mu, dobra, zakładamy się. On mówi, zakładamy się, że ja się założę z tobą, że mnie nie strzelisz więcej niż 3 na 5. Ja mówię, dobra. I powiedział mi tylko, i strzelisz mi pierwszego, a potem już mi nie strzelisz. No strzeliłem mu pierwszego i on już wiedział, co ja robię, jak się zachowuję, co mam, wiesz. To jest zawodowiec, nie? Ja nie byłem zawodowcem. Słuchaj, i strzeliłem mu jeszcze jednego i tylko 2 na 5. No i musiałem go nosić chyba. Nieść na barana. No. Jest takie zdjęcie. Jest takie zdjęcie, tak. Nie, pana Prażmowskiego albo Warwińskiego, którego... Tak, Tomka Prażmowskiego chyba. Jak jest wielki... Ale wiesz, ale to jest, Janusz, to jest to, o czym ja mówię, że bo ciebie to też w jakimś stopniu dotyczy, że jeszcze w tych czasach dawniejszych, niestety już dość odległych, ale nie tak bardzo, dziennikarz nie był wrogiem piłkarza, trenera, nie był intruzem. Oczywiście no są dziennikarze i dziennikarze, tak zawsze było. Ale wiesz, jeśli... Ale Stefan, ale powiedz... Ale ja pytałem Górskiego, mówię, panie Kazimierze, właściwie dlaczego pan mi na to wszystko pozwalał po latach? No i on mi powiedział 2 punkty. Mój, po pierwsze, bo ja pana lubiłem. No to ja się wcale się nie dziwię. Trudno. Ale tak, ale mówi drugi punkt i to jest najfajniejsze, wiesz? Mówi, bo ja widziałem u pana pasję i uznałem, że jak ja pana do tego wszystkiego dopuszczę, to pan będzie wiedział więcej i będzie panu łatwiej różne rzeczy oceniać. A kwestia... Słusznie. Stefan, a dzisiaj się wiesz, dzisiaj się tego dziennikarza tam... No nie, dzisiaj za biurka oceniasz. No oczywiście. Za biurka, za laptopu, za mikrofonu. A powiedz, Stefan, w tej sytuacji piłkarze cię bardziej szanowali? Skoro byś ich kolegą z treningów, nie wiem, potrafiłeś im strzelać bramki? To wiesz, no ja... Moje szczęście polegało na tym, że ja jestem rówieśnikiem tych Orłów Górskiego. No i właśnie z nimi grałem. Ale oni widząc, że ja się na piłce nie przewracam, no to jakoś tam wiedzieli. Znaczy, mnie Gadocha kiedyś powiedział wprost, mówi, ty masz prawo o nas pisać. I to jest, wiesz... Grałeś w piłkę? Tak, no bo on widział, że ja wiem, o co chodzi. A dobrze wiemy, że jak czasami słyszymy w transmisji... Czy widzimy, no zwłaszcza widzimy w transmisji telewizyjnej, nieważne w jakiej stacji, to nie jest istotne. Ważny jest poziom przygotowania komentatora.
że jak mówi komentator, słyszę od niego, że o Jezus Maria, za stuprocentowa sytuacja zawalił, to ja będąc na tym boisku, mimo że dawno, ale wiem, że to nie była stuprocentowa sytuacja, tylko najwyżej 50%, ponieważ to, to, to i to. Czyli ja mam jakieś tam przygotowanie. No dlatego przy komentatorze siada ten ekspert, zwykle piłkarz, który wie więcej, widzi więcej. Dokładnie. Ja nie widzę tego, prawda? Jak ja bardzo lubiłem grać w hali, no bo tam, wiesz, w hali lepiej można było technikę pokazać. I jak ja miałem piłkę, przeciwko mnie stał Leszek Ćmikiewicz. Myśmy bardzo często grali, jesteśmy zresztą dobrymi kolegami. Jak to mówią młodzi, z jednej dzielni jesteście chyba. No nie, nie dokładnie, ale z jednej parafii. O, jeszcze lepiej. Z jednej parafii. Ale słuchaj, ja miałem piłkę i nie bardzo wiedziałem, co z tą piłką zrobić, to Leszek Ćmikiewicz już wiedział, co ja zrobię. I na tym to polega. Bo on wiedział, że aha, bo ja jestem prawonożny, to mogę iść tylko tu i tu. Z lewej strony mam ścianę, więc tam nie pójdę. Z prawej tam mam słabego partnera, to mu nie podam. I po prostu, wiesz, to się analizuje. I to na tej to wiesz, jak dobrze wiemy, umiejętność gry w piłkę nie polega wyłącznie na opanowaniu tej piłki. Tylko tu. Mhm. Że jednak ten Kaziu Dejna to naprawdę przewidywał kilka ruchów przeciwnika na boisku, wiedział, co się może wydarzyć za 3, 4, 5 podań, bo to analizował, a tego się nie nauczysz. Czyli jest to, czyli za kilkanaście sekund. To jest bardzo dużo, prawda? To jest coś takiego jak ja, ponieważ jestem zakochany w Kazimierzu Dejnie, to porównuję tę jego umiejętność z tym, co miał Gary Kasparow, o którym mówiono, że pewnie jakieś takie badania robiono, że on przewidywał 17 ruchów przeciwnika na szachownicy. Niebywałe. No. O nie, to jest, wie, no trudno to wyobrazić. Stefan, ale jedna z twoich... Ja nie mam takiej wyobraźni. Najlepszych opowieści, jakie są, muszę ją przytoczyć. No ciekawe jest. A to jest ciekawe, która, bo wiesz... Mamy to przewagę, że parę rzeczy w życiu obmówiliśmy. I tak, jedziesz, i widzieliśmy nawet wspólnie. Tak. Jedziesz nad nocnym pociągiem do Mielca na wywiad ekskluzywny z pewnym piłkarzem. Jedziesz, no wiadomo, drugą klasą osobową. No tak się jeździło wtedy. No jasne. Dojeżdżasz do tego Mielca, poranny trening, facet schodzi z boiska, a ty idziesz do niego i mówisz, chciałem wywiad zrobić. Pisz pan, co chcesz, i poszedł. I tak się skończył wyjazd do Mielca. Wiadomo, o kogo chodzi? To znaczy, nie, to trochę inaczej było. To trochę inaczej było. Nie, jeśli chodzi o Mielec, to rzeczywiście ja nawet byłem umówiony jakoś z tym piłkarzem. No, ale tak jak mówisz, no wyjazd do Mielca jednak był związany z jakimiś kłopotami organizacyjnymi. Prawa. Tak. Ja w ogóle pamiętam, że jak pociąg stanął w godzinie gdzieś 4 rano w tym Mielcu, to ja ledwo zdążyłem wysiąść, bo nie wiedziałem, że to jest Mielec, bo to było szczere pole. No i dobrze, no ale gdzieś tam przekimałem, już doszedłem na piechotę do stadionu, przekimałem, poczekałem na ten trening. No i jestem przekonany, że ten pan gdzieś tam w... Ale to trzeba powiedzieć prosto, nie Grzegorz Lato. Nie. Że ten pan, który mnie umawiał tam z sekretariatu, przekazał temu piłkarzowi. Może przekazał, może nie. No. Trening się kończy i ten piłkarz, tak jak mówisz, w ogóle mnie, wiesz, olał. Potem zresztą zostaliśmy przyjaciółmi, bo on nie pamiętał takiej sytuacji. Bo Andrzej Szarmach... Nie, natomiast z Szarmachem nie. I to nie dotyczy też Szarmacha. Nie dotyczyło Szarmacha? Nie, natomiast z Szarmachem było co innego. Jak ja w 74 roku jako młody chłopak pojechałem do... W czwartym czy piątym? Nie. Uwaga, 50 lat temu. W piątym. Od kiedy Andrzej Szarmach, kiedy grał w Górniku, kiedy przeszedł do Mielca? No na mistrzostwa pojechał jako górnik, po mistrzostwach przeszedł. Jeszcze, no w każdym razie pojechałem do Zabrza, a pracowałem w piłce nożnej w tygodniku i tam mieliśmy takie krótkie tam głos reprezentanta, dwa zdania, wiesz, na drugiej stronie. I po to się jechało pociągiem, słuchaj, bo przecież nie przez telefon. I ja pamiętam, że przyjechałem do tego Zabrza, obejrzałem jakiś mecz i po meczu poszedłem tam pod szatnię, bo to też było możliwe. No i pytam tego Szarmacha tam o coś. Na pan mu mówię, wiesz, tego. On tak na mnie popatrzył, mówi. Już koledzy na niego czekali, wiesz, mówi. A pisz pan, co pan chcesz, byleby tam jaj nie było. To dopiero była współpraca, co? Oczywiście, wiesz, ale to jest problem dla dziennikarza. Nie. Bo ja nie mogę napisać byle co, prawda? Ja dlatego ci powiem też, no, może nie z tych powodów, ale ja nie zrobiłem nigdy, mimo że byłem zaprzyjaźniony z Dejną, rzeczywiście. I on mi też tak często mówił, słuchaj, no, ja mówię, Kaziu, muszę
Dzwoniłem do niego, miałem, przecież nie było komórek, miałem tajny jego numer. Dzwoniło się przez centralę Ministerstwa Obrony Narodowej. On mieszkał na Świętokrzyskiej 32 na rogu z Emilii Plater. I dzwonię do niego i mówię mu: Kaziu, musimy wywiad zrobić. A on mówi: no przecież ty wiesz wszystko, to napisz sobie sam. Wiesz, i to nie, jak mówię, to nie była komfortowa sytuacja, bo ja nie chciałem pisać tego, co ja wiem, tylko to, co on wie, prawda? No ale on taki był. Z jednej strony był to dowód zaufania, a z drugiej no jednak jakiś kłopot. I wiesz, w związku z tym ja kilka takich wywiadów, rzeczywiście wywiadów, nie wywiadów zrobiłem, przeprowadziłem, bo to wszystko wynikało z naszych wcześniejszych rozmów. I relacji, myśmy, tak? A myśmy, relacji i rozmów, myśmy przegadywali razem godziny jednak. Stefan, ale tu się wolniej żyło. Ale dzięki, ale w związku z tym to ja nigdy nie zrobiłem dobrego wywiadu. A. No to jest problem, no. Po tylu latach uważasz, że nie zrobiłeś? Tak, no tak, no zwłaszcza po tylu latach. Nie jesteś żadnego z nich dumny po prostu. Nie, nie. Nie, nie, nie. Za dużo wiedziałeś, za dużo... A, i po prostu ja mam, zawsze miałem taką zasadę, że ja też chroniłem swojego rozmówcę, wiesz, że nawet nie, to nie dotyczyło Dejny akurat, przynajmniej nie tylko jego, że jak czasami jakiś piłkarz, częściej piłkarz niż trener, odważył się na jakieś takie stwierdzenie ryzykowne, czy takie odbiegające troszeczkę od normy, tak bym powiedział, bo miał żal do kogoś, ja pytałem, czy jest pan pewien, że pan chce, żeby to się ukazało? O. I z jednej strony to źle o mnie może świadczyło jako dziennikarzu, a z drugiej, mówię, ja, wiesz, ja to napiszę i dobra, natomiast ten ktoś może mieć problem. Prawda? I w sumie powiem ci, że Może ja na tym tak dobrze wyszedłem, dlatego że ja po tych 50 latach pracy jadę gdzieś w Polskę i podobnie jak ty, ja mam wszędzie znajomych i być może ktoś tam mówi: o, przyjechał ten, wiesz, taki owak. Ale powiem ci, że ja mam w każdym mieście kogoś zaprzyjaźnionego, zakolegowanego. Ale to jest miłe. I to wszystko dzięki piłce, no, dzięki sportowi, dzięki naszej pracy. Stefan, ale powiem ci, łatwiej ci było, bo pracowałeś większość kariery, może nie, ale w tygodniku. Nie było tak szybko, nie było tak prędko, nie było takiego pośpiechu jak, nie wiem, w Ekspresie, Przeglądzie Sportowym, Gazecie Codziennej. Nie mówię już o social mediach czy o internecie, bo to już zupełnie jest zupełnie inna jazda. Więc było czas na refleksję, na to, żeby się zastanowić. Pojechać pociągiem, wrócić z niczym albo z czymś? No, i jest jeszcze coś. Tak, i wiesz, i ja bardzo często było tak, że ja wracając gdzieś tam ze Śląska, to pisałem teksty w pociągu. Mhm. No wiesz, miało się jakiś tam zeszyt, coś. No przecież nie na laptopie, no bo tak. Ich nie było. To jest jedna sprawa, więc rzeczywiście praca w tygodniku no, ułatwiała, powiedzmy sobie, jakieś tam przemyślenia, bo nie było takiej presji czasowej. Chociaż nie zawsze, no jak piłka wychodziła, pamiętam, we wtorek, no trzeba było ją zrobić w poniedziałek, a jak mecze były w niedzielę, no to już tak, to jednak było na styk. Po tym, jak pracowałem w dzienniku, no to widziałem, że to zupełnie inaczej wygląda i to tempo jest zupełnie inne wymagania. Ale wiesz, jest jeszcze jedna rzecz. Ja w piłce nożnej pracowałem 16,5 roku, 73 do 90. W tygodniku piłka nożna. W tygodniku. Ale i wiesz, i ja ten czas wspominam bardzo dobrze, dlatego że ja miałem też szczęście do szefów. Całe życie miałem szczęście do szefów. Ja nie trafiłem na żadnego szefa, o którym powiedział, że jest gamoń albo niesprawiedliwy, albo coś tam. Dobrze wiemy, jak to każdy ma coś takiego. Ja nie, bo zarówno naczelny Stefan Grzegorczyk, o, niedługo będzie miał 90 lat. Albo zastępca Jurek Lechowski. To byli wybitni specjaliści. Mieczysław Szymkowiak, były selekcjonerzy. Miałeś się od kogo uczyć, co? Oj, wysłuchaj. I również moi rówieśnicy, wiesz, Antek Piątek, no to był genialny dziennikarz. Tomek Wołek przecież, Zygmunt Lenkiewicz, no, Churek, Roman Churkowski potem, no, Paweł Smaczny. Wiesz, no to była, naprawdę to była fajna grupa. A jednocześnie, wiesz co, mieliście szczęście opisywać i przyjechać w środowisku najlepszych piłkarzy świata. No, a ja to już w ogóle, ja zaczynałem równo z piłkarzami Górskiego. Więc to w ogóle ja jestem człowiekiem szczęśliwym, jeśli chodzi o zawód. Podłączyłeś się w odpowiednim momencie. Tak ci wyszło. Absolutnie tak. No dobra, pogadajmy o tym. Czy zostaniemy mistrzami Europy? No, 2024. Do tej pory było miło. Widzisz, no, ale się skończyło. Wszystko zepsułeś. No. Tak jest.
Słuchaj, no skoro tak stawiasz pytanie, to ja też kategorycznie mówię, zdziwiłbym się, bo nic na to nie wskazuje. A wiesz, a z drugiej strony ja się już nauczyłem też, że w piłce nożnej zwłaszcza, może nawet jak w niewielu innych dziedzinach sportu, nie wiem jakich, ale właściwie tak, no, w piłce zwłaszcza nie można niczego powiedzieć na 100%, że będzie lub nie będzie, się wydarzy lub się nie wydarzy, bo faworyci nie zawsze wygrywają, są czarne konie. I jak były mistrzostwa, jak odbywały się mistrzostwa świata w Portugalii w 2004 roku, to przed ich rozpoczęciem nikt nie stawiał na Grecję. No nie, absolutnie. Mało tego. Ja byłem na tych mistrzostwach, przyglądałem się temu z bliska i nawet w trakcie tego turnieju uważałem, że Grecja, która widać było, że jest no coraz bliżej, prawda? Ale to jest taka drużyna, która nawet jeśli wygra, to nic po niej nie zostanie. I zwróć uwagę, i nic nie zostało. To była drużyna przygotowana przez Otto Rehagela tylko na ten turniej i przygotowana perfekcyjnie. Idealnie. Idealnie. I tam decydowała taktyka. Przede wszystkim. Przecież tam nie było wybitnych piłkarzy. Tam dwóch, trzech może tam być. No, z dwóch, trzech wymienić. Charisteos, Zagorakis. Kacuranis. Kacuranis. Tak, to prawda. No. Charisteas strzelił bramkę w finale. Tak. Ale tak naprawdę ani żaden z nich nie zrobił wielkiej kariery, mimo że grali na zachodzie. Przecież. Bo tej piłki nie dostał. Nie, no w ogóle, wiesz, po prostu oni zrobili swoje i tyle. Więc tak naprawdę no można powiedzieć, że sytuacja Grecji i z 2004 i Polski z 2024 jest porównywalna. My też nie jesteśmy faworytem i też nie mamy gwiazd, bo nigdy nie wiemy, jak zagra Robert Lewandowski, który został jako jedyny, chyba tak już można powiedzieć. I nie wiemy, czy on zagra tak jak w pierwszym meczu Barcelony z Paris Saint-Germain, czy bardzo dobrze, czy tak jak w drugim słabiutko. Przecież nie wiemy. I to jest normalne, bo on w sierpniu skończy 36 lat. I to jest absolutnie naturalne, więc nie wiemy. Ja w niego wierzę w jakiś tam błysk, no ale żeby on błysnął, to trzeba dać mu szansę. A tak mu za bardzo partnerzy tej szansy nie dają. Z drugiej strony, no Ja bardzo szanuję Piotra Zielińskiego, ale usiłuję sobie przypomnieć, w jakim meczu on grał na tyle dobrze, żeby można było powiedzieć... To był jego mecz. To był jego mecz i on nam ten mecz wygrał. Prawda? No, ciężko przypomnieć. Ciężko. No, liczenie na to, że Wojtek Szczęsny obroni kolejne rzuty karne jest troszeczkę takie no, bałamutne. Więc tak naprawdę, a pozostali są piłkarzami po prostu przeciętnymi. Tak się popatrzy, przecież no my z nich tu robimy, no nie my, ale często się z nich robi nie wiadomo kogo, a przecież to są piłkarze przeciętni, a i takich są w Europie setki, ale no po prostu setki. Stefan, znasz i teraz zadaniem po trenera. Że dwóch gra, dziewięciu musi nosić. Tak. To może u nas za dużo to nosi. Tak, no ale to są niestety, to większe to są tragarze, a nie artyści. No raczej tak. No, więc tutaj no nie wiemy i dlatego mówię, w takich sytuacjach no najistotniejsza jest rola trenera, no co ten trener wymyśli. No właśnie, prawda? Ty chyba nie lubisz Michała Probierza. Nie, ja Michała Probierza, ja ci powiem tak, ja Michała Probierza nie lubiłem, dopóki go nie poznałem. To znaczy, powiem o co chodzi. Po prostu ja widziałem, jak on się zachowuje jako trener drużyn klubowych przy linii. No, trochę... Po prostu no, ja nie lubię tego rodzaju zachowań, ale każdy się zachowuje inaczej. I miałem o nim zdanie takie najlepsze, ale kiedyś, to nie są tam żadne tajemnice, ale kiedyś tak wyszło, że on przyszedł na mecz Polonii ze Stefanem Majewskim. Stefan jest moim kolegą i usiedliśmy razem i Probierz był koło mnie. Zacząłem z nim gadać, no siłą rzeczy. I się okazało, że to jest zupełnie inny człowiek niż ja myślałem. Tak. I tak to jest zresztą bardzo często. Nie można ludzi oceniać na podstawie tylko ich zachowań, jeśli się ich nie zna, na podstawie tego, co mówią w ogóle. No, bo jak pracują. Jak się zachowują, znaczy jak się ubierają i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, mniej lub bardziej, ale to nie jest podstawa do oceny umiejętności fachowych, prawda? No i wiesz, i potem jak go poznałem, to już tak można powiedzieć, nawet jakoś tam się zbliżyliśmy do siebie.
przynajmniej na tyle, żeby móc tak nawet do siebie prywatnie zadzwonić i tam sobie pogadać. On przecież bardzo dużo książek czyta i tak dalej, dalej. Więc to było bardzo fajne. Natomiast niektóre jego decyzje podejmowane, zwłaszcza od kiedy zaczął pracować w PZPN-ie, najpierw z młodzieżówką, a teraz z pierwszą reprezentacją, troszkę mnie zaskakują po prostu. Ja nie potrafię ich zrozumieć. I nie wiem, o co mu chodzi. I mi się wydaje, że on na siłę usiłuje być oryginalny. Że mu się wydaje, że on wie lepiej niż inni. Że jak nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na PD na przykład, on go miał w swojej młodzieżówce, nie? Tak. To on pokaże wszystkim, że proszę bardzo. O to chodzi, tak? Mam tu takiego zawodnika, zobaczycie, co ja z niego zrobię. No i zagrał PD-a w trzech meczach i już nie gra. Już nie gra, tak. I wiesz, i to jest takie trochę... Ja, no, ty nie wiem, mu, że za duże ego chyba, nie ma. No, ja myślę, że on ma. On tak, o, jego to nie uwiera. No ale dobra, no niech on, ja mu życzę jak najlepiej, niech on wygra, niech on wygrywa wszystko, co się da, bo on jest trenerem reprezentacji mojego kraju. Stefan, ale z drugiej strony nie muszę bronić Michała, chociaż go znam tyle lat. Jego nie trzeba bronić. Jest okej. Okay. Tak, on sam się broni. Jak on da radę, to im wszyscy damy jako reprezentacja. Ale zwróć uwagę na zachowania przy linii. Pan Kazimierz Górski, klasyk, trener tysiąclecia, człowiek, który nazwał cię białym Edsonem Arantes do Nascimento. Ale to mi się podoba, Stefan. Wybacz, no, ale muszę nie, to cytować. Dlaczego? Słuchaj, nie? Stefan, on na meczu historycznym na Wembley 51 lat temu nie dotrwał do końca tego gwizdka. Nieprawda. A wyszedł. A nieprawda. No to ty jesteś historyk, statystyk. Ale ja go o to pytałem. Prostuj, no. Ja go to, nie. Co, chciał Siusiu? Nie. Nie, oczywiście, że nie wytrzymywał. Ale każdy by nie wytrzymywał. Słuchaj, on mówi, ja mówię, panie Kazimierzu, no właśnie tak jak ty, ale pan nie wytrzymał, nie? Bo ja byłem z nim w takich relacjach, no wiesz, Darek, jego syn, przecież pracował u nas w piłce, on nas wszystkich traktował, tę redakcję Piłki Nożnej, jak rodzinę, mnie, jak mówię, lubił jakoś tam, więc ja miałem jakoś tam, no, wydawało mi się prawo do zadawania mu pytań drastycznych, ale to bardziej w kategoriach takich prywatnych. No z tym, że o to spytałem. I on mi powiedział, nie, ja wytrzymałem, ale miałem nadzieję, że wygramy i nie chciałem siedzieć tutaj na ławce, bo nie wiadomo, co by się tutaj wydarzyło. Ja patrzyłem na zegarek i wtedy sędzia nie przedłużał meczów i wiedziałem, że jak wstanę i ruszę wolno, to będę cały czas ten mecz oglądał. Jak sędzia gwizdnie, to ja będę stał za bramką. Skąd mam już blisko do szatni? Wiesz, i takie, i wiesz, i w sumie może tak, a potem jak już stało ale się, co się stało, no to on już brał udział w tym wszystkim. Czekaj, w tej radości. I to jest winna była taka, że wstał, wyszedł, nie wytrzymał. Nie, on nie wyszedł ze stadionu. No, nie wyszedł. Boiska, powiedzmy. Nie wyszedł. Nie, dobra, ale wiesz, wstał z ławki. Stefan, jesteś starszy. Wstał z ławki. Bardziej, lepiej go znałeś, więcej... Słuchaj, nie, no ja relata referu, no ja po prostu powtarzam to, co on mi powiedział. Okay. Nawiasem mówiąc, ten zegarek ma Darek. Ten zegarek, na który on ciągle patrzy, ma Darek Górski. No. A przejął po tacie. No tak. No, no wracając do Michała Probierza, nie odmówisz mu ciężkiej roboty, którą trzeba było odbudować tę reprezentację po tym słabym 2023 roku. To znaczy tak, ja powiem tak, ja widzę coś, wreszcie widzę po tych zmarnowanych latach, ja widzę jakiś krok do przodu, bo wszystko to, co do tej pory robiono, to lubimy Zbyszka Bońka pana prezesa Zbigniewa Bońka. Prezydenta. Zbyszek to może być, wiesz, wiadomo. Jak pijemy kawę. Szanujemy go obydwaj, lubimy go obydwaj, ale ja myślę, że tutaj zło dwojakiego rodzaju zaczęło się od niego. Pierwsze zło to było zwolnienie Jerzego Brzęczka z funkcji trenera w momencie, kiedy on wywalczył awans. Pan prezes Boniek chciał polepszyć sytuację, a pogorszył. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Jerzy Brzęczek, powiem ci, nie ułatwiał zadania, bo żebyśmy nie rozmawiali na zasadzie ja adwokat prezesa. Tak, tak. Przez tyle lat pracowaliśmy razem, nie? Tak, a po drugiej stronie ty jak obserwowałeś z boku. Ale dobra, kontynuuj. Znaczy może nie ułatwiał w takich kategoriach codziennych, tak? Że... Nie. Jurek jest bardzo lubiany przez prezesa, przeze mnie, przez wszystkich. Ale natomiast sytuacja w drużynie była taka, że tu cytuję prezesa Bońka,
wymagało to takiej, a nie innej interwencji. No dobrze, no ale... Zostawmy. Takie było jego zdanie, ale no, jakby nie patrzeć, no nie poprawił sytuacji, tylko ją pogorszył. No bo jednak ten Paulo Sousa to było jakieś nieszczęście. O, ale graliśmy ofensywnie, do przodu. Nigdy nie wiedziałeś, jaki będzie skład. To prawda. Ile brawek stracimy, ile strzelimy. To prawda. Ciekawie. To na pewno. Tylko czy reprezentacja pierwsza jest miejscem na tego rodzaju eksperymenty. I druga sprawa, która ciąży w jakimś sensie z mojego punktu widzenia na procesie Bońku, to jest zatrudnienie Czesława Michniewicza, którego ja bym na pewno nie zatrudnił z różnych powodów. Ale mówisz o 21. Tak, również merytorycznych, ponieważ uważam, że to jest żaden trener, krótko mówiąc. Znaczy, takich trenerów jest wielu, o, tak bym powiedział, a jemu to wszystko spadło z nieba. No i co, doprowadził do tego, co doprowadził. Okej. I co z tego zostało? Nie, a poza tym tutaj decydują też względy jakieś takie kulturowe, tak bym to określił. Jednak funkcja trenera reprezentacji wymaga umiejętności zachowania się też w różnych sytuacjach krytycznych. Pan Michniewicz tego nie potrafił. Dlaczego? Masz pretensje o zachowanie po meczu ze Szwecją barażowym? Nie tylko. No i w związku z tym, jak już wymieniliśmy dwa nazwiska, jeszcze pozostaje nam Fernando Santos. Och, pomyłka kompletna. Tak, ale tak jak usłyszałem, to jemu nie pomagano i on podobno, różnica między tym, co jest dzisiaj, a tym, co było, polega na tym, że pan prezes Kulesza spotyka się, czy kontaktuje się z Michałem Probierzem codziennie. Mieszkają w Białymstoku i oboje. A z trenerem Fernando Sousą... Santoszem kontaktował się podobno dwa razy w ciągu tamtych 8 miesięcy jego pracy. Jak trener nie czuje wsparcia prezesa, to też oś jest. Pamiętam późnego Ben Hakera, kiedy poczuł, że nie może liczyć na prezesa Latę. No to prawda. Zdecydowanie tak. Czyli krótko mówiąc, już mówimy i ty, i ja o tym samym, że zarówno funkcja prezesa związku, jak i funkcja selekcjonera wymaga od osób, które te stanowiska zajmują, szczególnych umiejętności, nie tylko umiejętności znania się na tym, co robią, ale też umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy czasami potrzebują wsparcia, czasami potrzebują jakiegoś tam, jakiejś krytyki i tak dalej, i tak dalej. No ja przeżyłem tam pewnie 20 paru prezesów i tyluż samo selekcjonerów, od kiedy jestem dziennikarzem. I słuchaj, no tak w tej mojej klasyfikacji prezesów, którzy byli bardzo różni, prezesów związku, niestety pan prezes Kulesza nie zajmuje... Tak powiem, kolokwialnie czołowej lokaty, jeśli chodzi o umiejętność wywiązywania się ze swoich obowiązków. Nie potrafię tego określić inaczej, bo nie chcę. A zapytał ale on się, ale się, on po co się... to panu było? Słucham? Zapytałbyś go, po co to panu było? Nie. Nie otrzymałbym żadnej sensownej odpowiedzi. I właśnie na tym to polega, że on się nie potrafi zachować jako prezes. On stoi na czele potężnej organizacji. Sam jest w związku z tym bardzo ważną postacią polskiego sportu. No tak. I on bardzo często niestety, czy bez konsultacji z innymi osobami, czy sam z siebie, wykonuje ruchy lub wygłasza opinie, które nie wystawiają mu najlepszego świadectwa. Jemu i związkowi. Znasz jego wynik wyborczy? Pamiętasz? 80 pamiętam. Kilka głosów. Pamiętam, doskonale pamiętam. I to jest, dla mnie to też był szok. A pamiętasz jego wystąpienie na tym zjeździe, na którym go wybrano? Ile trwało? I co było? Jaka była treść? To trwało coś minutę mniej więcej. Marek Koźmiński przyszedł przygotowany, prawda? Tu mówił. I to były konkrety. Ale wiesz... Oczywiście, że tak. I to, co mówisz, jest świadectwem tego, jakie to jest środowisko. Po prostu ono wróciło do korzeni... Po prostu tym ludziom, którzy go wybierali, czyli tam było 118 delegatów, tak, bodajże, czyli przedstawiciele klubów, okręgów, przede wszystkim, im widocznie taki prezes pasował. I jak ja patrzę
na niektórych prezesów klubów czy okręgów, to oni teraz na tym zyskują, czyli dostali to, co im ten prezes, zakładam, obiecywał. No tak wyglądają wybory, ale czy to ma być, czy no ile w tym jest interesów polskiej piłki, a ile interesów tych związków, tych klubów, czy interesów prywatnych, to ja nie jestem w stanie go określić, ale mam daleko idące podejrzenia, że więcej tu jest interesów prywatnych. No ale kiedyś znany ci wiceprezes były PZPN Eugeniusz Kolater, szanowana postać, mówił, no takie są wymogi demokracji. Ludzie ależ, głosują. I... Ależ oczywiście, ale też, no dobra. Ale Stefan, też ja mam prawo wygłosić ty... taką opinię. Oczywiście. To skąd według ciebie taki zawrót, nawrót, nie wiem jak to określić, powrót do lat, do dawno minionych i do przeszłych. Czyli wybieramy kogo chcemy, nie interesuje nas program, interesuje nas fajny gość, który przez 2 lata pracował jako kandydat na prezesa. Nie, to nie jest tak, że wybieramy kogo chcemy, bo właśnie dawniej tak nie było. Że dawniej nie wybieraliśmy kogo chcemy, czyli my delegaci, tylko stawialiśmy krzyżyk przy tym, którego nam narzucono. Bo jednak dawniej, znaczy ja mówię, że tak było do końca PRL-u. No tak, to prawda. Że jednak tych prezesów przewożono w teczkach. I zdarzało się, że oni wcale nie byli żadnymi działaczami piłkarskimi. Prawda? Ale jeden z nich przejmował się tym, co robi, inny nie. Bardzo różnie zresztą. To nie zawsze każdy z tych prezesów przeniesionych w teczce był złym prezesem. W każdym razie, no wiesz, no dochodziło też do jakiejś takiej sytuacji paradoksalnej, do ironii losu, że na przykład no, prezesem związku wybrano Włodzimierza Reczka, który wcześniej z tym związkiem walczył jako przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, czy prezes PKOL-u, dlatego że walczył, nie walczył, ale go nie wspierał, dlatego że w jego kalkulacjach nie warto inwestować w piłkarzy, bo na Igrzyskach Olimpijskich 11 zawodników zdobędzie jeden złoty medal. Lepiej w bokserów, szermierzy, czy kogoś tam innego, bo oni zdobędą więcej. Pan, i popatrz. Wiesz, to są takie kalkulacje. Popatrz, i taki facet został prezesem związku i za jego kadencję zajęliśmy 3. miejsce właśnie, w Hiszpanii. To są te paradoksy. Właśnie o to chodzi. No. To są te paradoksy, faktycznie. No, skoro... Natomiast w czasach obecnych, czyli po 1989 roku, to rzeczywiście wybiera się demokratycznie. Elektorat prawdziwy. Tak jest. I teraz do głosu dochodzi to, co w każdej innej dziedzinie w Polsce. Kierujemy się interesem. Czasami wymiernym interesem. Materialnym nawet. Wybieramy tego, kto nam zagwarantuje życie na dobrym poziomie, mówiąc najogólniej. I tak jest w tym przypadku. No w końcu prezes Kulesza osiągnął sukces w biznesie. No na pewno. Prawda? Którego nie poważasz jako nie, no, raczej, muzyki. Znaczy nie. Nie mów mi, że lubisz Zenka Martyniuka i te rytmy. Jakby to powiedzieć, wolę trochę inne rzeczywiście, no ale nie mogę udawać, że tego zjawiska nie ma, prawda? Jak idziesz na wesele, no to muszą to no zagrać. Nie, no jasna sprawa, dlatego i prezes Kulesza potrafił na tym zrobić pieniądze, więc okej. Ale wiesz, to jest takie trochę takie myślenie, jak teraz w klubach, że w tych klubach funkcje prezesów czy właścicieli zajęli biznesmeni, znaczy zajmują biznesmeni, czyli oni zajęli miejsca tych, którzy byli przedstawicielami partii, czyli zamiast tych partyjnych, rozmaitych tam bosów, którzy mówi, jedni się przejmowali, drudzy nie, przyszli biznesmeni, którzy się nie znają na tym bardzo często. Na ogół, jak ja popatrzę na właścicieli czy na prezesów klubów, to są być może sprawni biznesmeni, ale nie w piłce nożnej. Jednak ja będę zawsze podkreślał, że klub sportowy, zawodowy, to nie jest to samo, to nie jest taki sam biznes jak handel piwem, filmami, reklamą i paroma innymi rzeczami. Nie, to jest biznes specyficzny, na którym trzeba się znać. I żeby klub dobrze funkcjonował, to tu musi być fachowiec, zarówno który ten klub kupił, a jeśli on sam nie jest, niech sobie weźmie fachowca, który będzie tym klubem zarządzał, któremu nie będzie można wejść na głowę, bo on się na tym zna. On sobie ma dobrać dyrektora sportowego, który się będzie na tym znał. Jeszcze dobrze by było, żeby wszyscy byli uczciwi i nie brali pieniędzy pod stołem za transfery zawodników. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Stefan, ale powiedz mi, masz reprezentację Polski, która jest lokomotywą, najważniejszą drużyną w Polsce, najważniejszą drużyną dla Polaków. I popatrz, jest awans do Euro,
więc myślę, że Cezary Kulesza odetchnął i może się szykować na drugą, kolejną kadencję. Awansował do finałów Mistrzostw Świata, finałów Mistrzostw Europy. Z tego się głównie rozlicza, przez to zarządy upadają, przez to odchodzą prezesi. Znasz historię ostatnich 30 lat, nie tylko. Nie, tak może być, że on jeszcze, nie wykluczone, że on wygra ponownie. Jeszcze nigdy nie grali dla prezesa związku nasi reprezentanci. To byłoby dopiero ciekawie, jakby chcieli dla niego zagrać. No tak, tak. Prędzej dla selekcjonera. Ale wiesz, nie no, tak może być, oczywiście. Ale nie wiem, czy wiesz, że, no pewnie wiesz, bo ty wszystko wiesz, że gdybyśmy nie awansowali na Mistrzostwa Europy, to już jest grupa działaczy, która już zbierała podpisy. Wiem, szykowali się. Tak, zwołaliby nadzwyczajny zjazd, na którym przegłosowano by odwołanie prezesa. Ucieczka do przodu, myślisz? No tak, tak. Ale w tej sytuacji nie, to już jest nieaktualne. Stefan, nie wymawiając wieku. Ale po prostu to jest walka o władzę. Dawniej ta walka o władzę nie przebiegała w sposób taki gwałtowny, ponieważ z tą władzą nic się nie wiązało poza samą funkcją. No tak. Dawniej, wiesz, ja mówię cały czas o tym okresie PRL-owskim, czy jeszcze tam latach 90. powiedzmy. No może 90. to nie, bo one były dość takie nietypowe. Początek biznesu w Polsce. Białe skarpetki. A dzisiaj to się wiąże, bo jednak no, nawet jak prezes nie bierze pieniędzy za swoją pracę, to on zarabia w inny sposób, prawda? Ale ci, których on zatrudnia, już biorą. No tak. A ci, którym daje zarobić w rozmaity sposób, bo jak mówię, to jest potężna instytucja, no to tym bardziej będą na niego głosować lub skłaniać tych, którzy głosują, prawda? Więc to jest po prostu normalna kampania wyborcza, w której będzie sporo brudu, tak jak w każdej innej. No. Stefan, a relacje z politykami. Wydawało się, że z odejściem PRL-u to się skończy, prawda? Że zostaną ludzie piłki. Chyba nie do końca, co? Dzisiaj, kiedy popatrzysz na związek, w ogóle na polski futbol. Ja myślę, że to wróciło nawet, że był taki okres, kiedy polityka nie była specjalnie tym zainteresowana. Jak nie było sukcesów? A teraz to wróciło. To wróciło i jak popatrzysz na prezesów związków sportowych, nie mówię tylko o PZPN-ie, to bardzo wielu z nich, tak było przynajmniej do 15 października, do wyborów, to bardzo wielu z nich, mimo że, o ile mi wiadomo, nie wszyscy głosowali wcześniej na PiS, mhm. To z tym PiS-em szło pod rękę, dlatego że ten PiS im gwarantował pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Tak. I tak samo było z wyborami w Polskim Komitecie Olimpijskim przecież, prawda? Więc krótko mówiąc, niezależnie od tego, jaki prezes ma jakie poglądy, to woli z tą władzą żyć dobrze, ponieważ wie, że ta władza może mu pomóc materialnie. Nawet jeśli mu daje tylko tekturowe albo oferuje przed Katarem duże premie i potem to się dzieje. Tak. No więc tutaj to jest rzeczywiście przedziwne zachowanie i tych, którzy dawali, tych, którzy brali. Chociaż tak jak dobrze wiemy obydwaj, Zbigniew Boniek robił wszystko, żeby być od polityków jak najdalej, ale nie mógł całkowicie się odciąć ze względu na swoje stanowisko. To nie sposób. Z tym liczyć. Ale robił to z godnością. I wiemy, że, bo on tego nigdy nie ukrywał, chociaż nigdy też nie powiedział wprost, że był zwolennikiem Platformy. Raczej obywatelskiej. Wolał ich niż drugą stronę, tak bym to powiedział. Natomiast, ale robił to taktownie. Natomiast no, wiemy dobrze, że prezes Kulesza, on się z tym nie kryje, no, bardzo jest ideologicznie związany z Prawem i Sprawiedliwością. Dobrze mu się współpracowało z ministrem Bortniczukiem, prawda? I premierem Morawieckim. I ja nie wiem, czy to dobrze, żeby prezes związku wchodził w tego typu relacje z politykami. Moim zdaniem niedobrze. No, on powinien zachować daleko idącą niezależność. Jak mówią Amerykanie. I po co mu te pieniądze od ministra Bortniczuka? Mało ma swoich? A w ten sposób on został w jakimś tam sensie też kupiony. Mówimy o pieniądzach dla związku. Dla związku. Wiesz, co mówią w Ameryce? Nie ma darmowych lunchów z politykami. Oczywiście, że tak. No. Ja zresztą, nie chwaląc się, przestrzegałem, jak odchodziłem ze związku. Mówiłem spokojnie do niektórych wiceprezesów. Róbcie, co chcecie, ale tu specjalnie
tej fascynacji nie podzielam, chociaż nic do ministra osobiście nie miałem. Nie, jasne, jasne, to zupełnie inna sprawa, nieważne, ja tu wymieniam nazwiska, nieważne, tak, tak, tak. Nazwiska są nieważne, tylko funkcje i mechanizmy. Stefan, w związku z tym nie będziemy mistrzami Europy, czy... Słuchaj, jeśli będziemy, czy nie będziemy, to nie w związku z tym. Rozumiem, rozumiem. Bo jednak, wiesz, my tu tak mówimy, troszkę być może demonizuję rolę związku, ale tak naprawdę nie ma takich bezpośrednich, ścisłych zależności między pracą PZPN-u, jego skutecznością, a wynikami reprezentacji. Nie ma. Nie ma, no bo jednak PZPN jest tylko od... Może ty masz inne zdanie. Znaczy, pracowałeś tak, lata w PZPN-ie, ale wiesz, no, ci, że... PZPN ma tylko umożliwić tym zawodnikom i całym kadrom, jest ich wiele, natomiast odpowiednie warunki do odpowiednich przygotowań. Ta narracja, opinia i klimat, no reprezentacja robi. Jeśli nie ma... Tak, zdecydowanie tak. Ale to reprezentacja, nie PZPN. Zobacz, że wróciło na stadiony okrzyk. No, wiadomo. Jak. Dotyczący PZPN-u. To nie przy... Zabońka tego nie było. No, mało. Uf. No. Faktycznie, ale zwróć uwagę. Nieudane mistrzostwa... Ludzie to widzą. Nieudane mistrzostwa 2012. Grzegorz Lato się nie pozbiera później. No, ale on sam zrezygnował już. Znaczy, starał się. Grzegorz Lato był fantastycznym piłkarzem, ale no, jakby to powiedzieć, no, po co mu to było, ta funkcja prezesa związku? On się w tym dobrze nie czuł. Po prostu, no, on sam. To nie jego świat. No nie jego świat, zupełnie nie. No cóż, piłka jest jego światem, ale nie to. O ile wiesz, o ile Zbigniew Boniek był równie wybitnym piłkarzem i to był jego świat, prawda, bo on się w każdej sytuacji potrafi znaleźć, no bo porozumiewa się w paru językach, bo zna cały świat, bo jest otwarty, ma zupełnie inny charakter niż Grzesiek Lato, prawda? Grzesiek to by się tam najchętniej zamknął na tej swojej działce nad Sanem, łowił ryby, chodził na grzyby. Ale Stefan, bardzo to uroczy facet. Dlatego to mówię, bo on na to zapracował, prawda? Natomiast on się, ja widziałem czasami, jak on się dusił tam jako prezes. I wiesz, i tak w sumie ja mu nawet w jakimś tam sensie współczułem, bo go bardzo szanuję. No ale no chciał tego, no chciał. A potem się zorientował, że nie i się zachował godnie, bo powiedział, nie, mnie druga kadencja nie interesuje. Ja już wiem, co to jest. To nie jest wcale taka łatwa robota. No ale starał się o nominację. Oczywiście, nie, już potem to już nie. Myślisz, że nie? Jak nie, zobaczył, że nie da rady? Nie, już chciał mieć święty spokój. Oczywiście, to było trochę przykre, no. A często mówisz... A Zbyszek Boniek się czuł w tym jak ryba w wodzie, no. No tak. Nadal się tak czuje, no bo to jest światowiec, no. Przegrał jedne wybory, potem poszedł po drugie, wygrał, no, i tak dalej. No. Był niewybieralny, no to pokazał, że jest, tak jest. Jest wybieralny. Tak jest. No dobra, za dużo mówimy o PZPN-ie, tych sprawach. Powiedz mi, 21 książek napisałeś o piłce nożnej? Zależy jak liczyć. To znaczy nie tylko o piłce nożnej, o sporcie w ogóle. No. Ile cię jeszcze czeka? Nie wiem, no kończę tą 21. No. Pytałeś mnie wcześniej, no nie ukrywamy, ile napisałem, to ja zacząłem liczyć. No i tak, rzeczywiście, kończę 21. A kiedy, powiedz, przyszła taka myśl, żeby pisać książki? Czy to jest z chwilą, kiedy już zostałeś emerytem, znaczy przestałeś pracować? Nie, bo ciągnęłeś to, to równolegle. Nie, to znaczy, wiesz, to jest takie w sumie no, naturalne, że dziennikarze piszą książki. Ja nie wiem, dlaczego ty nie piszesz. No właśnie czekam. No a ty miałbyś co napisać. Ale nie chciałbym, wiesz, specjalnie... Ja ci tu nawet temat podrzucę jeden po tym programie. Dobra. Żeby nikt nie podchwycił, chociaż mało kto byłby w stanie napisać taką książkę. Powiem ci później, o co chodzi. Natomiast słuchaj, nie, no ja pisałem... Wiesz, po pierwsze tak, dzisiaj łatwiej wydać książkę. Tak. W dawnych czasach, i to się robi szybko, w dawnych czasach cykl produkcyjny trwał 2-3 lata i to jeszcze trzeba było mieć jakieś... znajomości, mówiąc wprost, pozycję, żeby ci książkę wydali, a i tak książki sportowe wydawało jedno wydawnictwo, czyli Sport i Turystyka. Bardzo długo. Było tak. Potem tam przez chwilę Krajowa Agencja Wydawnicza. Dzisiaj nie. Dzisiaj wiele wydawnictw wydaje książki sportowe, więc ja dawniej pisywałem tylko jakieś tam rozdziały do książek, coś. No to tak, jak tam każdy zna. Natomiast słuchaj, taką pierwszą książeczkę, bo to była książeczka, napisałem po śmierci Kazia Dejny. Potem było drugie wydanie, a trzecie takie już bardzo, bardzo ładne, z którego się cieszę, wyszło dopiero w 2012.
No i tak jakoś tam się zaczęło. Ale jest ktoś, kogoś jeszcze chciałbyś opisać z takim pietyzmem jak Dejne? Nie, chyba nie. Nie. A poza tym nie dlatego, że nie widzę takich postaci, bo bym znalazł, ale że mam za małą wiedzę. Więc... Znaczy, no nie wiem, ile jeszcze napiszę. Na razie to wystarczy mi to, co kończę w tej chwili, bo to jest dość pracochłonne. Mhm. I ciągle odkładam różne inne rzeczy. Mam jeszcze co robić, wiesz. Ja mam jedno... Słuchaj, Janusz, ja jestem człowiekiem szczęśliwym, znamy się. Ja robię to, co lubię całe życie. Ja mam jedno marzenie niespełnione, wiesz. No. Mam tylko jedno. Ja chciałbym zorganizować wreszcie przy pomocy PZPN-u i kogoś z pieniędzmi pierwsze stałe Muzeum Piłki Nożnej w Polsce. Bo ja po pierwsze wiem, jak to się robi, w związku z tym, że sam zbieram i robię wystawy. Po drugie wiem, gdzie są eksponaty. I po trzecie, no ja bym wiedział, jak to, po prostu wiedziałbym, jak to zrobić. Widzisz to miejsce? Naturalnym miejscem jest Stadion Narodowy, ale tak jak to na świecie się odbywa. Ale no, nie będę się przy tym upierał, gdyby ktoś chciał w tym pomóc. Nie, Stefan, ale to brak determinacji. No. Ty chciałbyś... Ja nie potrafię tego załatwiać. Że ja już rozmawiałem w PZPN-ie obecnym też. Ja no, wiem. Ale pan prezes Henryk Kula liczy pieniądze i woli wydawać na jakieś inne rzeczy. Ja nie mówię, że muzeum jest sprawą pierwszej potrzeby, bo nie, ale zwróć uwagę, że Polska, która jest, co by nie mówić, jednak no jest potężna, nie chcę powiedzieć, że jest potęgą, ale jest potężnym związkiem piłkarskim w Europie. Jest też jedynym związkiem, który nie ma swojej własnej siedziby i nigdy w ponad stuletniej historii nie miała. Nie ma ze stałej siedziby, nie ma ośrodka treningowego dla reprezentacji, ani szkoleniowego, ani treningowego i nie ma stałego muzeum piłkarskiego. Czyli wszędzie to jest na świecie. Jeździsz, to wiesz. Słuchaj, Stefan, czyli tak jak gramy w piłkę. Kontra z tyłu, druga laga do przodu, Roberta czy na Włodka, kogo tam wymyślimy na... Tak. Tak. Na tym to polega? No tak. Dlatego tak. Kochamy piłkę nie, jako to, Polacy? Nie, no zawsze będziemy kochali. No jak można piłki nie kochać? No, nie, piłkę, słuchaj, i na piłkę się nie można obrażać. Nie. No. Na ludzi można, na piłkę nie. Na ludzi tak. To czego oczekujesz jeszcze od polskiej piłki? Czego dożyjesz? O, tak bym ci to powiedział. Wiesz, nie wiem ile, jak długo będę żył, ale... Nie chcę tak... Ja chciałbym powiedzieć tak jak Kazimierz Górski właśnie, tutaj już cytowany wielokrotnie, ale żeby to nie zostało odebrane jako podszywanie się pod wielką postać, ale myślę podobnie, pewnie ty tak samo. Pan Kazimierz pytany o coś takiego, no, kiedy mu stawiano pytanie właśnie w ten sposób, mówił, tak, mam jedno marzenie w życiu. Dożyć chwili, kiedy Polska wystąpi w finale Mistrzostw Świata i wygra. Oj. No to wiesz, no to jakoś jakby... Wydaje mi się, że jednak nawet tobie, chociaż jesteś młodszy, będzie trudno. Stefan, nie zdarzy się to chyba do 1 lipca tego roku na Mistrzostwach Europy, co? Bo chyba znowu wracamy do tego pytania. No całkowicie... Tak. Ja to daję kolejnym gościom, czy będziemy mistrzami Europy, po to, żeby... Pierwsze sprowokować, po drugie dowiedzieć się. Nie, no czekam na te mistrzostwa, no czekam i oczywiście będę z wypiekami oglądał. Nie wybierasz się? A jeszcze nie wiem, prawdę mówiąc, ale wiesz, ja byłem chyba na 8 mistrzostwach świata, na 7 mundialach. Ja wiem, jak to wygląda i wiesz dobrze, że z punktu widzenia dziennikarza nam kibice zazdroszczą, prawda? Ale jak każdy, kto przeżył coś takiego, to wie, że to jest ciężka praca. No to mówiąc wprost, mnie się już nie chce. Muzeum mógłbym robić, ale jechać i tam codziennie... Nie, to bardzo chętnie. To, wiesz, no ja mieszkam w muzeum. To, co czynisz podczas tych wycieczek na Stadionie Narodowym, to jest dla ciebie trochę taka namiastka muzeum? Gdzie no prowadzasz tak, wycieczki? Tak. To zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak, bo wiesz, bo znaczy to jest może namiastka muzeum to w niewielkim stopniu, bo, no nie, bo ale, ale wiesz, ale tam jest, ja wyczuwam, jak mam wycieczkę, to najpierw zadaję 3 pytania kontrolne, czym ci goście moi są zainteresowani. I ten stopień zainteresowania jest bardzo różny. Na przykład, no już niestety zdarza się, że jak tak staję przed stadionem i mam takie swoje miejsce, z którego widać pomnik Kazimierza Górskiego i pytam, czy państwo wiecie, kim był Kazimierz Górski? No to wiesz, dla naszego pokolenia to jest pytanie w ogóle nie na miejscu. Tak. A widzę, jak to się zmienia, że coraz więcej ludzi patrzy po sobie. Oczywiście nie jest tak, że nikt nie wie, ale tak już tak wiesz. Czyli krótko mówiąc, trzeba uczyć historii. I ja, oprowadzając wycieczki po stadionie, tak to traktuję. Jako czyli pewnego... opowiadasz o rzeczach z naszego punktu widzenia oczywistych, tak, ale musisz. Tak, ale wiesz, i tam jest dobra potem okazja, dlatego że ja pokazuję też fragmenty stadionu, które są pozostałością po stadionie dziesięciolecia. Tam jest taki słynny tunel łączący... Jest. Łączący ówczesne boisko, a dzisiaj parking z pawilonem, w którym były szatnie. Nawet ten tunel ma swoją historię. A grał w tym meczu on? 6-3? Wiesz kto? No 6... Nie, w meczu z Brazylią? Nie. No taka miała być puenta naszej rozmowy. Zobacz. Nie, Pele wtedy nie grał. Pele go nie było. To mecz odbywał się 20 czerwca 68 roku. Ja miałem 10 lat i wiesz, pamiętam jaką bramkę? Bernarda Blauta głową. Pięknie. A tak, tak. To... I Janusz Żmijewski strzelił bramkę po minięciu 3 Brazylijczyków w polu karnym. A ty się urodziłeś 20 czerwca? Nie. Okay. W 58 roku. Kiedy się urodziłem, to już Brazylia pół roku święciła. Bo 20 czerwca urodził się Wojtek Gąsowski. On mi opowiadał, że on właśnie był na tym meczu z Brazylią i na stadionie obchodził swoje urodziny. 25 zdaje się, albo 24. Jakoś tak. Tak. Tak, zgadzam. Dobra, Stefan, czyli Pele nie zagrał na stadionie dziesięciolecia? Zagrał w Santosie. Ale trenował. Trenował. Jako zawodnik Santosu. Byłeś na treningu? Widziałeś? No i wreszcie mnie złapałeś na koniec rozmowy. Bo oczywiście mógłbym powiedzieć, byłem. Widziałem. I nikt mnie nie sprawdzi. Nikt cię nie sprawdzi, nie. Ale ja już o tym pisałem, że nie byłem. Chcę być uczciwy. Nie byłem. Słuchaj, wiesz dlaczego nie byłem? Ja wiedziałem, że jest ten trening. Mało tego, byłem obok. Pojechaliśmy z Falenicy z moim bratem, który u Koników kupił bilety do kina, do sali kongresowej, gdzie grano złamaną strzałę z Jamesem Stewartem. Broken Arrow. Broken Arrow. I słuchaj, ja wtedy nie miałem wyobraźni. Ile miałem lat? 11. Nie miałem wyobraźni, która kazała mi pójść na stadion i zobaczyć Pelego na żywo, a widzisz, a nie Jimmy Stewarta, którego mogłem oglądać wielokrokrotnie potem jeszcze. Ale i tak także niestety białym Pele i... plama. Trochę. Ale wiesz, ale mam proporzec z Santosu, który przywieźli wtedy i zostawili w Polsce. Proporzec, który wręczali na stadionie w Chorzowie wtedy przed oficjalnym meczem z Polski. Znaczy oficjalnym, nieoficjalnym, ale z reprezentacją Polski. No dobrze. Stefan, dzięki za rozmowę. Powspominaliśmy. Myślałem, że będziemy bardziej narzekać na współczesne czasy, ale trzymaj się dobrze. Nie. No, nie narzekasz na młodszych kolegów. Słuchaj, nie, ja nie narzekam. Ja nie narzekam. Nie mam na co narzekać. Ja mam świadomość, że ja już jestem passé. Powolutku. Ale co, trochę ci to przeszkadza? Nie. Powiem, że nie. Znaczy wiesz, oczywiście, wiesz, no, Janusz, no nie czarujmy się, no, chciałbym być młodszy, sprawny i grać w piłkę. No to na pewno, ale o tym zapomnijmy. Z aktywności sportowych, fizycznych został mi rower i jeżdżę prawie systematycznie i generalnie bardzo mi z tym dobrze. Ja na nic nie narzekam. Mam świadomość upływającego czasu i tego, że ja też kiedyś jak przychodziłem do pracy, to czekałem, kiedy ci starsi dziennikarze, których zresztą szanowałem, odejdą na emeryturę. I mógł jeździć na mecze reprezentacji. Tak, a ja dzisiaj nikomu nie zagrażam, więc mam świadomość, że tak powinno, tak ma być. I tylko czasami tak podejmiesz dyskusję, ja lubię takie dyskusje, kto był zdolniejszy? Lubański, Dziekanowski, Boniek? Tak. I to jest trudna dyskusja i każdy z dyskutujących pozostanie przy własnym zdaniu, bo to trudno. Ale wiesz co, we mnie się budzi arogancja wtedy? Słucham? We mnie budzi się arogancja, jak rozmawiam z młodszymi kolegami, bo czasami nie kończę tego, ale mówię,
oglądam piłkę od 50 lat, reprezentacyjny ty pewno od 60, to kwestia wieku. I wydaje mi się, że nasze zdanie jest bardziej uprawnione, prawda? No tak. Jak ja powiem, że Włodek Lumański jest zdolniejszy piłkarsko był niż Robert Lewandowski piłkarsko. Nie mówię o sukcesach, nie mówię o jego umiejętnościach strzeleckich, to młodzi patrzą na mnie jak na wariata starego, który... No zgadza się, zgadza się. Wiesz, jak to my jesteśmy kolejnym pokoleniem mogącym oceniać i ja pamiętam, jak się dawniej mówiło, że jak się pojawił Włodek Lubański właśnie, że, no, no, że piłkarz genialny, to kibice na Śląsku zwłaszcza na Śląsku mówili, nie, tam no dobry jest, ale Wilimowski był lepszy. O. No, a co my mamy powiedzieć? Nie pamiętam, Andrzej Kowarzewski uważał przez całe... No ale on go też nie widział. Myśmy go po prostu nie widzieli. No. Legenda. No także to jest... Każdy pozostanie przy własnym zdaniu. No czasy się zmieniają, piłka się zmienia. Tak samo jak ja nie lubię pytania, czy w dzisiejszym futbolu poradziłby sobie Maradona, Pele, czy Dejna, czy Lubański. No, nie wiem tego. Jest inny futbol. Oni byli najlepsi w swoich czasach. No. I tak na to patrzmy. Pamiętajmy, że była epoka. Tak samo jak się dziennikarstwo zmienia. No. Zgadza się. Nie jest akurat dziennikarstwo, to się źle zmienia, no, ale to już jest inna sprawa. Pogoń za sensacją, za newsem. Za agresja, sensacja, wulgaryzmy. Zaczynamy narzekać. Stefan, o, już kończymy. Tak, więc już nie ma koniec. Nie ma co. Jest bardzo dobrze, bardzo miło i bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Nestor Dziennikarzy Piłkarskich, Stefan Szczepłek. Dziękuję ci, Stefan. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.